Ciepła, słoneczna, październikowa pogoda zachęca do spacerów, dlatego chciałem Was zaprosić na krótki spacer po moim ogrodzie. Przed nami oczywiście trawa Red Baron. Przepięknie wybarwiona. A tutaj poniżej dwie odmiany cyklamenów. Hortensje oraz trawa Hakone Chloe. Niezwykłej urody świecznica groniasta. Rutewka Delaware'a cały czas kwitnie. Trawa Gracilimus, Miskant oczywiście. Fuksje zimotrwałe to chyba znajdują się w każdym zakątku mojego ogrodu. To akurat jest odmiana Dollar Princess. Choicea trulistkowa, odmiana Sundance, zimozielona roślina, wyłącznie do najcieplejszych zakątków naszego kraju i to jeszcze w miejscach, gdzie są one bardzo osłonięte od wiatru. Jedno z miejsc, gdzie fuksje rosną bardzo intensywnie u mnie w ogrodzie, bardzo też obficie kwitną. Niestety w tym momencie światło pada tak dosyć niezręcznie, że nie widać całości. Nie widać dobrze po prostu tych fuksji. Na trawniku zalega już spora ilość liści, dlatego że mam tutaj bardzo dużo drzew owocowych, jabłoni, które w połowie już zrzuciły liście. To są stare drzewa, około 70-letnie.
fuksją Garden News zakończymy dzisiejszy spacer. Dzięki, że byliście, dzięki za obejrzenie. Miłego dnia.